Archeologia. Witam wszystkich serdecznie. Nowy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj pomówimy sobie o obiektach satelitarnych, grobowców megalitycznych. Znajdujemy się w dolinie rzeki Boyne, gdzie protocywilizacja megalityczna wzniosła swoje wspaniałe relikty. Te megality centralne, o których już wcześniej była mowa, prawdopodobnie link się pokaże gdzieś na górze ekranu, skupiają wokół siebie liczne obiekty satelitarne. Dzisiaj właśnie sobie opowiemy o tych obiektach. Dolina rzeki Boyne, przypominam, znajduje się pod ochroną UNESCO. Jest to strefa światowego dziedzictwa kulturowego. Zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania. Stanowisko A, grobowiec korytarzowy i w kierunku północnym tumulus, czyli kurhan centralny, kurhan Newgrange. Za tym żywopłotem znajduje się kurhan. Mamy widok na Newgrange. I tutaj jest taki podwyższony nieco teren, pozostałość po wale, który otaczał ten kurhan. 140 metrów średnicy, pierwotnie miał nawet 45 metrów szerokości. Znajdujemy się na szczycie stanowiska A, 4 metry wysokości, ponad 20 metrów średnicy, domniemany grobowiec megalityczny. Ten podniesiony teren wokół, widoczny tylko fragmentarycznie, to wał otaczający ten kurhan. Ziemia do budowy wału została wybrana z wnętrza. Przed nami zdjęcia satelitarne wykazują ślady po drodze, prawdopodobnie jakaś starożytna droga. Być może droga procesyjna, związana z jakimiś obchodami, świętami. Trzeba jeszcze dodać, że kurhan, ten grobowiec megalityczny, nie jest usadowiony w centralnym punkcie tego otaczającego wału. Jest przesunięty od środka w kierunku północno-wschodnim. I właśnie w tym kierunku teraz patrzymy, czy jest najbliżej wału w tym miejscu. Ustalono, że na szczycie tego kurhanu znajduje się mniejszy kurhan o średnicy 4 metrów i wysokości około 1,5 metra. Za nami oczko wodne, w rejestrze staw rytualny. Zrobiono tutaj zdjęcia lotnicze w latach 20. XX wieku. Stwierdzono, iż te stawy mają ośmiokątny kształt, charakterystyczny, i uznano, że to mogły być miejsca, w których odbywały się jakieś religijne rytuały. Inna interpretacja głosi, iż znajdowały się tutaj kamieniołomy i z nich wydobywano kamień do budowy potężnych megalitów. Jaką funkcję pełniły obiekty satelitarne? Przede wszystkim, żeby mówić o obiektach satelitarnych, musi zostać spełniony jeden warunek, a więc musi być główny, centralny, największy, najwyższy obiekt megalityczny. W tym przypadku jest to tumulus, nie wiem, czy go widać z tyłu, tumulus Newgrange. No i teraz tak, na przykład obiekty satelitarne mogły służyć do pobierania najprostszych koordynatów.
celu, na przykład ustalenia ruchu ciał niebieskich, księżyca, słońca. Również koordynaty związane z architekturą, z planowaniem przestrzennym, z planowaniem krajobrazu i taki przykład. Stanowisko B, czyli tam za nami domniemany grobowiec korytarzowy. Linia z korytarza w Newgrange przechodząca przez ten obiekt widoczny za nami stanowisko B właśnie wpada centralnie do wejścia do wnętrza grobowca korytarzowego Fornox. Wychodząc z korytarza w Newgrange znajdziemy się w Fornox, widok na główny obiekt kompleksu megalitycznego oraz obiekt satelitarny, grobowiec korytarzowy, którego korytarz zorientowany jest w jednej linii z korytarzem Newgrange. Jest to specyficzny korytarz, krótki, wąski, niski, którego koniec jest zamknięty. Na końcu znajduje się przedział oddzielony od korytarza kamiennym progiem. Ortostaty, które tworzą ścianę boczną, zawierają na swojej powierzchni przykłady sztuki megalitycznej. Wnętrze komory obiektu głównego, który pierwotnie był karnem, czyli nakryty kamiennym kopcem. We wnętrzu wspaniałe przykłady sztuki megalitycznej, praktycznie każda geometryczna forma, przedstawienie pierwszej ludzkiej twarzy w historii Irlandii. Badania geologiczne wykazały, iż po środku tej konstrukcji przecinają się dwa duże wodne strumienie, tworząc silne pole magnetyczne o wysokiej częstotliwości energii. Niektórzy twierdzą, że to pole ma właściwości lecznicze. To miejsce jest właśnie bardzo dobrym miejscem do tego, aby tą moc naładować. Stanowisko B, grobowiec korytarzowy, 36 metrów średnicy, 8 metrów wysokości i znajduje się około kilometra na południowy wschód od tumulusu Newgrange. Jeszcze inna interpretacja jest związana z często odkrytymi tutaj w kompleksie Newgrange obiektami linearnymi, które niewidoczne są na powierzchni Ziemi, ale zostały odkryte metodami bezinwazyjnymi, teledetekcyjnymi i te linearne obiekty archeologiczne łączą poszczególne obiekty satelitarne. Interpretuje się je jako drogi, starożytne drogi, po których przemieszczała się ludność. Być może one bardzo często prowadzą z jednego obiektu do drugiego. Były to drogi procesyjne i odbywały się w ten czas jakieś procesje, obchody, obrzędy, praktyki religijne związane z obiektami satelitarnymi. Krążono wokół i odbywano rytuały. Tutaj na tym polu znajdowały się co najmniej dwa wały pierścieniowe. One są widoczne na zdjęciach w formie wyróżników przyrodniczych. Niewidoczne gołym okiem. No i tam w oddali Newgrange. Tam jeszcze w oddali jest stanowisko C, czyli Menhir. Stanowisko C, Menhir, 3 metry wysokości. Jedyny obiekt satelitarny
wokół którego przeprowadzono wykopaliska. Badania wykazały kamienne gniazdo, które było nieco szersze niż podstawa. Kamień nie był zakopany zbyt głęboko, gdyż jest to masywny kamień w przekroju wielobocznym 1,60 m na 1,80 m na 80 cm i wokół odkryto kilka narzędzi krzemiennych, skrobacze i drapacze. Widzicie taki kopiec? Kopiec na lewo. Grobowiec korytarzowy, jeden z zabytków. A teraz suchar niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje.